SLD udało się przechytrzyć Platformę. Sojusz wykorzystał to, że na chwilę marszałkiem seniorem został Jerzy Wenderlich i wprowadził do porządku obrad opozycyjne projekty ustaw, które od dawna czekały w tak zwanej zamrażarce sejmowej. To cytuję dzisiejszą Gazetę Wyborczą. Tak, trochę miałem okazję przejrzeć już tę Gazetę Wyborczą. No czym, panie redaktorze, odwołuję się do pana poczucia sprawiedliwości? Czy my wyglądamy na osoby, które chcą kogoś przechytrzyć? Czy my wyglądamy na jakichś lisków, chytrusków? Po prostu uznałem. Prawdy nie muszę mówić, prawda? Jeśli byłaby korzystna dla mnie, to bardzo proszę się nie krępować. Wiele projektów społecznych leżało w tej zamrażarce. Te niektóre, one leżały tam już 3 lata. No przecież ja nie strzeliłem z biodra, nie wziąłem jakiegoś kolta i teraz, a przygotujcie mi szybko projekty, to je wprowadzimy. To są projekty dotyczące ważnej polityki rodzinnej, polityki opiekuńczej, które miały sprawozdania komisyjne, czyli wiele godzin dyskutowano na ten temat, wiele pracy temu poświęcono. Dlaczego nie może Sejm nad tym procedować? I będzie. Okazuje się, że można. No ale jednak jest to pewnego rodzaju figiel, prawda? Przecież wydawało się, że ma pan po prostu przejąć z dłoni lagę marszałka i w następne dłonie włożyć, a po drodze pan chyt do zamrażarki. O nie, widzę, że dalej zapisujemy protokół rozbieżności. Pan redaktor mówi, że figiel, a ja mówię, że odpowiedzialność i wyciągnięcie z zamrażarki tych projektów ustaw, na które czekają setki tysięcy ludzi, a może miliony. I żeby było ciekawiej, przecież to żadne chytrzenie, żadne tam szantaże, jak czytam w gazetach. To były fantastyczne posiedzenia konwentów seniorów, gdzie naprawdę udało mi się wygenerować taką atmosferę. No, rozmawiajmy, przecież rozmowa nie boli i może w finale tej rozmowy uda nam się dogadać. I się dogadywaliśmy. Tu nie było nic na siłę, nie było żadnego dyktatu z mojej strony, bo i marszałek, czy taki już stały, czy marszałek senior, naprawdę nie ma możliwości, żeby jednoosobowo takie decyzje przeprowadzić.